Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na drugim, kolejnym już live czacie. Obiecałem, że raz na miesiąc mniej więcej będziemy się spotykali. Minęło trochę więcej niż 30 dni, no ale byłem z Wami w tej formule w sierpniu. Będę też teraz we wrześniu i na pewno w październiku również się spotkamy. Od kilku godzin przychodzą od Was pytania, jak zawsze. I także, kiedy patrzę na te pytania, które na bieżąco obserwuję, też kilkadziesiąt pytań widziałem na Twitterze i najwięcej emocji i zainteresowania ciągle budzi tak zwana impreza u redaktora Mazurka, jego już sławne urodziny i także decyzje, jakie w związku z obecnością moich kolegów z Platformy na tej imprezie podjąłem. I no, te pytania, to jest pytanie, Janek 52 pyta, jak pan skomentuje sprawę urodzin u redaktora Mazurka, pani Marta Wiśniewska, czy był pan na imprezie u Mazurka, ktoś o Oniku, czas doliczony pyta, czy napiłby się pan z Markiem Suskim wódeczki? Czy ogląda pan Make Life Harder? Memy z imprezy u Mazurka były hitem. To z kolei pyta pan Robert Wysocki. Są jeszcze kolejne pytania, wrócę do nich, ale ja jakby no, rozumiem, że ta sytuacja może prowokować memy, mądrzejsze i mniej wyrafinowane dowcipy, ale z całą pewnością wywołuje też poważne emocje polityczne, bo to jest poważna sprawa. Znaczy nie to, co zdarzyło się na tych urodzinach, znaczy nie to jest problemem. Problemem jest to i stąd moja reakcja wobec kolegów z Platformy, którzy byli obecni na tej imprezie. Problemem jest to, że ludzie naprawdę chcą wierzyć i mają prawo do tego, abyśmy byli wiarygodni w tym, co mówimy i robimy i chcą wierzyć, że my politykę, nasze zobowiązania, nasze hasła traktujemy no, śmiertelnie serio. Bo w tej grze, która się toczy dzisiaj na scenie politycznej, chodzi naprawdę o wszystko. O wszystko, co najważniejsze dla przyszłości Polski. Ja jestem naprawdę o tym głęboko przekonany. Kiedy mówiłem o tym tuż po moim powrocie, że widzę, jakie zło dzieje się, jak polityka PiS-u no, wywraca nasze życie do góry nogami. Że naprawdę podstawowe interesy Polaków i Polski są w mojej ocenie zagrożone przez politykę PiS-u. Jeśli słyszymy na manifestacjach, ale też w Sejmie, okrzyki będziesz siedzieć pod adresem tych polityków PiS-u, którzy są, sprawiają wrażenie no, najbardziej skorumpowanych. Jeśli jakby tak wiele spraw, no, mówiliśmy ostatnio o groźbie wyjścia choćby Polski z Unii Europejskiej, że takie plany ma PiS. Przecież to wszystko są naprawdę absolutnie fundamentalne kwestie. I nie można popełniać takich błędów, jakim była nieobecność w Sejmie i obecność na tej imprezie, które naprawdę mogą sprawiać wrażenie, że w tym jest więcej teatru niż polityki serio. Ja nie przyjechałem do Polski i nie obejmowałem szefostwa Platformy, żeby uczestniczyć w jakiejkolwiek inscenizacji. To każdy, kto chce ze mną współpracować na rzecz no, uwolnienia Polski od tego bardzo dramatycznego problemu, jakim są rządy PiS-u, musi bardzo serio to wszystko traktować. Ja nie mam jakiejś obsesji. Ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że wokół mnie powinni być sami święci ludzie. Sam nie jestem święty. Chodzi o najważniejsze w polityce takie kryterium wiarygodności. To znaczy, że słowa, gesty, programy, działania, to wszystko jest spójne. Polacy, i ja to rozumiem po tylu latach obserwacji, obserwowania polskich polityków. Polacy i tak, jeśli dają komukolwiek zaufanie, to na kredyt. Mają wystarczająco dużo powodów, nasi rodacy, żeby nie ufać politykom. I każde działanie, każda sytuacja,
każde nieostrożne słowo, nawet czy nieprzemyślany gest, może podważać i tak to kruche zaufanie do polityki. I czy to jest władza, czy opozycja, nie ma większego znaczenia. Polacy będą zawsze niezwykle krytycznie patrzeć na to, co robimy. Ja mówiłem ostatnio w Płońsku, że to te nasze litery PO, nasz skrót od Platformy Obywatelskiej, musi znaczyć pełną odpowiedzialność. I mówiłem też, wiem, że tak jest, no, czy to jest dla mnie oczywistość, że każda i każdy z nas musi być odpowiedzialny, odpowiedzialna za skutki swoich działań. Musi mieć wyobraźnię, musi być czujny, no bo to jest, tak jak mówię, najpoważniejsza bitwa w ostatnich kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu latach o przyszłość Polski. Dlatego byłem tak tym przejęty. Mając oczywiście pełną świadomość, że nikt tam żadnej zbrodni nie popełnił. Nie, ja nie, jeśli chodzi o moją obecność, nie byłem zaproszony, ale niezależnie od tego i tak nie uczestniczyłbym w tej imprezie. Znaczy ja generalnie jestem przekonany, to też kwestia mojego doświadczenia i ostrożności, że na urodziny chodzę do najbliższych przyjaciół i oczywiście rodziny i nie mam jakiejś potrzeby przesadnie udzielać się towarzysku, ale rozumiem ludzi, którzy mają inne zdanie. Z panem posłem Markiem Suskim, nie, jak staram się dobierać bardzo starannie towarzystwo wtedy, kiedy już szukam tej chwili relaksu i spokoju. Ja oczywiście, że oglądam Make Life Harder, znaczy z rodzinnych względów częściej Make Life Easier, ale bardzo lubię poczucie humoru, bywa, że brutalne, kolegów z Make Life Harder. Kilka tych memów widziałem i to jest też jeden z powodów, politycy też powinni pamiętać o tym, że jeśli zbyt łatwo i w zbyt taki oczywisty sposób stają się bohaterami memów, to znaczy, że coś nie gra. Ironia i szyderstwo potrafi złamać niejedną karierę, jeśli ma w dodatku podstawy. I oczywiście ta sytuacja na tych sławetnych urodzinach niestety stworzyła takie pole ryzyka dla jej uczestników. Mówię tu o politykach. Generalnie tak czy inaczej uważałbym szczególnie dzisiaj za takie ważne wskazanie, aby i dziennikarze, i politycy jednak uważali, żeby nie przekraczać tej granicy, tego, żeby nie wykraczać też poza pewne role społeczne, jakie ich zawody im narzucają. Adam K.O. Walski, 23. A może po prostu taka jest polityka, że najpierw nawalanie się w Sejmie, a potem wspólne picie. No, bardzo mocna teza i w jakimś sensie właśnie uzasadniona takimi zdarzeniami. Nie, polityka, prawdziwa polityka nie na tym polega. Ale ja też wiem, byłem przecież przez wiele, wiele lat także parlamentarzystą, ja wiem, jakiej presji bywają poddani parlamentarzyści i tym bardziej muszą być jakby czujni i wrażliwi. Są obserwowani, ludzie mają prawo jakby i do obserwacji, i do wiedzy na temat ich zachowań. Jeśli ktoś robi marsowe miny, jeśli ktoś właśnie, i ja absolutnie podzielam ten jakby informację zawartą w tym okrzyku, właśnie będziesz siedział pod adresem tych najbardziej skompromitowanych ministrów. Jeśli, nie wiem, pan były minister Szumowski, a w tych dniach właśnie wróciła znowu na jakby zwróciła znowu uwagę opinii publicznej sprawa słynnych respiratorów. Ten skandal znowu jakby ujawnił się z całą mocą. I to jeśli ktoś zakłada i słusznie, że miejsce pana Szumowskiego jest przed sądem za te przekręty, jakim patronował albo najprawdopodobniej w jakich uczestniczył. Ten niezwykły wręcz skandal, że to w czasie pandemii, że to de facto kosztem zdrowia i życia ludzi, to nie można jakby jednego dnia formułować ciężkie, uzasadnione oskarżenia, a drugiego dnia uczestniczyć w imprezie i bratać się z tego typu postaciami. Dla
dla istotnej części opinii publicznej, dla naszych wyborców, takie zachowania są bardzo trudne do wytłumaczenia. Czy będą partyjne przyzwoitki, które będą pilnowały posłów? Pyta Beata 1984. Pytanie złośliwe, ale oczywiście też nie jest moją intencją. Ja nie będę strażnikiem niczyjej przyzwoitości. Ja jestem absolutnie przekonany, że ludzie Platformy i tylko z takimi będę współpracował, to są ludzie przyzwoici. I także moi dwaj koledzy, moi znaczy wiceprzewodniczący Platformy, z którymi rozmawiałem, których wezwałem na trudną rozmowę po tych urodzinach, dobrze wiedzą, o co mam pretensje i dobrze wiedzą, że te pretensje są uzasadnione, ale to są ludzie przyzwoici i oni przyzwoitych na pewno nie potrzebują. Dzisiaj na pewno w polityce, i to jest nasze zadanie, bo przecież my nie mamy innej broni tak naprawdę. My musimy umieć przekonywać każdego dnia, o każdej godzinie Polaków, że Platforma Obywatelska tym się różni dzisiaj od rządzących, że składa się z ludzi i z intencji przyzwoitych. To jest nasz główny oręż przeciwko tej naprawdę z gruntu nieprzyzwoitej władzy. Czy nie przesadził pan z reakcją? Na prawicy i lewicy słychać głosy krytyczne, pyta pani Karolina Górka. Słuchajcie, to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, że okej, ja muszę zaakceptować fakt, że zarówno w PiS-ie, jak i na lewicy liderom tych formacji nie przeszkadza to, czego byliśmy świadkami. PiS jest od dłuższego czasu zainteresowany tym, żeby przekonać opinię publiczną, że wszyscy politycy są źli, że wszyscy kradną, że wszyscy są niemoralni, bo wtedy ich grzechy, ich przestępstwa, ich kradzież, ich korupcja, one jakby nikną w tym morzu powszechności. To kiedyś ktoś ukuł ten termin panświnizm. Znaczy, że wszystko jest jakby, przepraszam za to słowo, ześwinione. Że nie ma w ogóle przyzwoitości w życiu publicznym. Jeśli się przekona ludzi, że tak jest, to wtedy władza dalej może bezkarnie kraść, czy kłamać, czy bo cały świat tak wygląda i dlatego nie dziwię się, że dla PiS-u tego typu sytuacje nie są warte jakiejkolwiek reakcji. Jeśli chodzi o lewicę, no ja powiedziałem, że ja nie będę krytykował partii opozycyjnych. Chciałbym, żeby one skutecznie konkurowały z rządzącymi o głosy i o sympatię ludzi. I jeśli szefowi lewicy nie przeszkadzają te obrazy i te zachowania, nie wiem, posła Dyducha, czy tego typu sytuacje, no to jest, ja tego nie będę komentował. Znaczy, mi takie sytuacje przeszkadzają i ja uważam, że szansą opozycji, czy to jest Centrum, czy Lewica, czy HDC, ale szansą opozycji jest wiarygodne, takie uczciwe, rzetelne przekonanie ludzi, że przyzwoitość nie jest już tylko teorią albo wspomnieniem. I dlatego wolałbym, żeby wszyscy jakby szukali tych standardów. Jeśli moja reakcja irytuje liderów innych partii, to jest dla mnie źródło satysfakcji. I ja tutaj swojego nastawienia nigdy nie zmienię, ale ja dosłownie pół godziny przed naszym spotkaniem i wiedziałem, że będę chciał to przeczytać. Dostałem wiadomość od mojej teściowej. Przepraszam, bo muszę wejść na WhatsAppa. I mamo, mam nadzieję, że się nie pogniewa, że przeczytam naszą prywatną korespondencję, ale ona dużo mówi też o emocjach związanych dokładnie z tą sprawą. Donku, wiem, że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po twojej stronie. Nie powinni tak się zachować. Ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi PO odeszło za twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. Pozdrawiam cię serdecznie, twoja stara doradczyni. No, tak się podpisała. Dlaczego to czytam? Bo sam byłem tym trochę poruszony, bo mam oczywiście też osobisty problem. Bo
ja będę zawsze bardzo jakby zdecydowany w takich sprawach, ale mam świadomość, że ludzie popełniają błędy. Ja też w życiu popełniałem wiele błędów i że warto stosowne miary do tego, do tych zdarzeń jakby stosować. Mam nadzieję, że to, co się zdarzyło i także moja reakcja, uczuli wszystkich w platformie, że właśnie ta pełna odpowiedzialność, odpowiedzialność za każde swoje działanie, że stanie się takim przykazaniem dla wszystkich moich koleżanek i kolegów. Co dalej z Pana propozycją zmiany konstytucji w sprawie Unii Europejskiej? Pan Marcin Ziembala pyta. No, tak jak zapowiadałem, będę starał się nie tylko przetestować intencje PiS-u. PiS twierdzi, że nie jest zainteresowany wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Więc zaproponowałem przetestowanie tej intencji, ale przede wszystkim znalezienie praktycznego sposobu, który by, czy takiego rozwiązania, które jeśli, no, nie chodzi o to, żeby uniemożliwić, ale bardzo utrudni wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej jakimś takim tanim politycznym chwytem, jakimś nocnym głosowaniem, bo jak Państwo być może pamiętacie, o tym mówiłem właśnie w czasie naszej konwencji w Płońsku, że to, czego najbardziej się obawiam, że ponieważ można zwykłą większością głosów dzisiaj Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, że PiS któregoś dnia, czy raczej którejś nocy zrobi nam takie głosowanie i się nawet nie obejrzymy i będziemy już out. I to jest ta obawa jest naprawdę uzasadniona. Zaproponowałem tę zmianę w Konstytucji, sformułowaliśmy konkretny wniosek. W poniedziałek ten wniosek trafi do Sejmu już z odpowiednią liczbą podpisów. Właśnie zakończyliśmy zbieranie podpisów parlamentarzystów pod tą zmianą konstytucji. Wiem, że premier Morawiecki zareagował na tę propozycję w taki dwuznaczny sposób, że są gotowi rozmawiać o tym, ale chcieliby dorzucić do tego jakieś inne pomysły. Skupmy się naprawdę na tym jakby sensownym wymiarze tej poprawki. Nie chodzi o wielowątkową debatę konstytucyjną. Chodzi o bardzo prosty, czytelny sygnał do obywateli. I taki mocny jakby sygnał też do wszystkich naszych partnerów, że dzisiaj rządzący nie chcą wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. I ta poprawka w Konstytucji, która przewiduje nie tylko te 2/3, ale oczywiście też jeśli taka będzie wola narodu, referendum, taką poprawkę właśnie złożymy. Pan Andrzej P. Kto wam teraz uwierzy, że naprawdę chcecie rozliczyć PiS i że będzie polityka, że nie będzie polityki grubej kreski? Ja pomijam oczywiście historyczne znaczenie tego terminu gruba kreska, ale rozumiem niepokój zawarty w tym pytaniu. Ja nie jestem krwiożerczym typem, nie jestem mściwym człowiekiem, ale nie mam żadnych wątpliwości, że po zwycięstwie, jeśli nam się uda, po zwycięstwie musi nastąpić rozliczenie, bo bez twardego, jednoznacznego rozliczenia zła, przekrętów, kradzieży, jawnych przestępstw, łamania konstytucji, nie będzie możliwy pokój społeczny. Nie mówię o miłości wszystkich do wszystkich, nie jestem naiwny, ale żeby zbudować takie podwaliny do elementarnego dialogu społecznego i do takiego, no właśnie, elementarnego pokoju społecznego, do wygaszenia nienawiści, takie rozliczenie, ale w prawdzie, nie w odwecie, ale w prawdzie. Rozliczenie, które nie będzie łamało standardów prawnych. Rozliczenie, w którym kluczową rolę muszą odegrać niezależne sądy i przepisy prawa, i przepisy konstytucyjne, będzie niezbędne. Ja właściwie, to jest moja główna misja. Tak naprawdę będziemy gotowi i będziemy w stanie naprawiać Polskę, jeśli Polacy zobaczą nie tylko jakby całe to zło, które czyni ta władza, ale przede wszystkim zdolność rozliczania władzy, każdej władzy,
ze zła, które czyni. PiS to zło, a wy chcecie z nim zmieniać konstytucję. Pan Waldemar Celiński. Ja nie chcę tu przywoływać jakichś historycznych postaci, czy historycznych haseł typu, nie wiem, Churchill, który pakt z diabłem jest gotów zawrzeć, byleby pokonać Hitlera. Wtedy tak tłumaczył, dlaczego paktuje ze Związkiem Sowieckim. Ale w jakimś sensie coś jest na rzeczy. Znaczy, jeśli uznamy, a ja wiem, że tak jest, że PiS steruje w stronę wyjścia z Unii Europejskiej. Ale jeśli dla takiego interesu politycznego, żeby Polacy tego jakby nie, no, żeby przekonać Polaków, że tak nie jest, byłby gotów z nami przegłosować taką poprawkę w Konstytucji. Nawet jeśli ma w ten sposób, jego intencją jest zamydlić ludziom oczy. Ale to ja jestem gotów współpracować z każdym, aby osłabić to, zmniejszyć to ryzyko wyjścia z Unii Europejskiej tylko dlatego, że będzie chciała tego jakaś de facto mniejszość zarówno Polaków, jak i reprezentantów polskiej opinii publicznej. Więc ja mam nadzieję, że akurat wszyscy, którzy chcą, aby Polska była w Unii Europejskiej, będą gotowi poprzeć ten wniosek. Nawet jeśli PiS będzie to robił wbrew sobie i nawet jeśli, nie wiem, ktoś z lewicy, jacyś komentatorzy powiedzą, o, Tusk z PiS-em teraz to robi, to ja jestem gotów tę cenę zapłacić. Znaczy, ja też mówię o tym w Pońsku, że polityka to jest też no, taka ciężka robota, gdzie czasami trzeba sobie właśnie w tej ziemi ręce ubrudzić i w tak ważnych sprawach jak polskie bezpieczeństwo, polska niepodległość, niepodległość osadzona w Europie, to ja jestem gotów współpracować z każdym. Co zrobić z Turowem, pyta uczestnik naszej dyskusji o Niku Polszy. Turów daje nam energię, to jest, no, tam widziałem różne szacunki, no, ale powiedzmy to jest 3-4% zapotrzebowania na polską energię. Nie jest to jakiś potężny wkład w nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale jednak trudny do zastąpienia, a więc ja bym w ogóle odrzucił wszystkie te spekulacje czy domysły, że ktoś chciałby zamknąć tę elektrownię. I problem, nasi sąsiedzi, Czesi, nie żądają od nas zamknięcia Turowa. To jest w ogóle jakieś takie propagandowe kłamstwo, które PiS będzie chciał i już właściwie zaczyna je rozpowszechniać. No, słyszałem nawet, że ma powstać Narodowy Ruch Obrony Turowa i będą mobilizować, no bo zawsze muszą być na wojnie z kimś i o coś. To jest absurd. Chodzi o to, żeby uzgodnić z naszymi sąsiadami, z Czechami, aby szkody, jakie oni ponoszą ze względu na Turów, żeby je zniwelować i żeby o tym rozmawiać. I żeby nie płacić idiotycznie wysokich kar. Dzisiaj Polska płaci tej kary tyle, że rozmawialiśmy o miastach burmistrzowskich, o tych kilkuset małych i średnich miastach i jak ważne są dla nich środki, pieniądze, które władza im zabiera, jak ważne są środki europejskie. Wiecie, że tak naprawdę, jeśli my będziemy przez 2 lata, jak jeszcze PiS będzie rządził, przez 2 lata będziemy płacili te kary, to tak jakbyśmy ponad 100 polskim miastom odebrali szansę na zrównoważenie finansów tego miasta. Pani burmistrz Białogardu mówiła na naszej konwencji, że 6 milionów złotych byłoby dla Białogardu naprawdę no, ratunkiem w tej ciężkiej sytuacji. Więc no, zastanówmy się, jak absurdalną ceną, jak niepotrzebną ceną jest te ponad 2 miliony złotych dziennie, jakie wyrzucamy w błoto. To znaczy no, kompletnie bez żadnego sensu. Więc trzeba po prostu porozmawiać. I nie wysyłać ludzi, którzy nie mają nic do zaproponowania. Albo, no nie wiem, Kaczyński przecież tego nie rozwiąże tego problemu, bo
no, z oczywistych względów. On po prostu z nikim nie chce i nie potrafi rozmawiać. A tu trzeba usiąść z Czechami, trzeba usiąść z komisją i rozwiązać ten problem w interesie Polski, a nie przeciw polskiemu interesowi. Renata 0334. Obrazek z chlebem bardzo fajny, ale czy to w Płońsku to nie była po prostu przebieranka? Znaczy, ja mam bardzo konkretne zadanie i bardzo taką, no, oczywistą aspirację. Żeby wygrać wybory, muszę przekonać Polaków, nie tylko w tych miejscach, gdzie są do nas przekonani. Platforma ma dobrą pozycję w największych miastach, w dużych i średnich miastach i ma dużo do odrobienia, bo było kiedyś dużo, dużo lepiej w mniejszych miastach. I dlatego tak, to miał być sygnał, nasza obecność w Płońsku, zorganizowanie konwencji w Płońsku, miał być oczywiście bardzo precyzyjnym sygnałem, że my nie tylko pamiętamy o naszych rodakach, którzy niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czym się zajmują, ale że skoncentrujemy wszystkie swoje wysiłki na tym, żeby w małych polskich miastach dało się żyć, żeby młodzi ludzie stamtąd nie uciekali. O tym rozmawialiśmy między innymi. Miałem ten przykład Kościana i pana Pawła, który pytał mnie właśnie, co robić, żeby młodzi ludzie nie opuszczali małych miast. I cały pakiet takich rozwiązań, to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, ale cały taki pakiet mamy już przygotowany. Także to ktoś powie, że to jest propaganda. No w jakimś sensie tak, znaczy chcemy dawać takie czytelne znaki, ale dlatego, że ja naprawdę jestem tym bardzo przejęty. Po prostu nie wygra się bitwy o Polskę, jeśli nie będzie się jej toczyło z otwartą przyłbicą także w takich miastach jak Płońsk. A ten chleb, no wiecie, pan burmistrz był no też poruszony jakby, rozmawialiśmy później o tej chwili, kiedy wręczą mi chleb i ja akurat o chlebie nie potrafię mówić instrumentalnie. To był naprawdę taki moment, który dla mnie coś znaczy. I kiedy mówię o zapachu chleba, to naprawdę mówię o czymś, co dla mnie naprawdę bardzo dużo, dużo znaczy. Dlaczego Morawiecki odwołał udział w Grupie Wyszehradzkiej w Budapeszcie? Czy Kaczyński pokłócił się nawet z Orbanem? Nick, czas doliczony. Znaczy, zamiast rozmawiać z Czechami, premier Morawiecki postanowił nie pojechać do Budapesztu, ponieważ będzie tam premier Czech. Budowaliśmy tyle lat siłę i znaczenie formatu wyszehradzkiego. Polska odgrywała pozytywną i wiodącą rolę w tej czwórce Słowacja, Czechy, Węgry i my i z dobrymi skutkami dla Polski i dla Unii Europejskiej. To rzeczywiście wygląda jak, nie wiem, albo jak Monty Python, albo jak jakiś czarny sen, jakiś koszmar nocny, że na koniec Kaczyński nawet z Orbanem się w jakimś sensie pokłócił. Że już nie ma żadnego rozmówcy w Europie, który by traktował nas poważnie. Viktor Orban, mam o nim bardzo krytyczny sąd, ale nawet Viktor Orban postanowił manifestacyjnie powitać premiera Babisza, jakby ponad zwykłe standardy dyplomatyczne i my zostaliśmy już kompletnie na aucie. Znaczy to jest, no, powiem wam szczerze, no mi serce krwawi, kiedy widzę, że nawet w tak oczywistym jakby propolskim formacie, jakim był ten układ Praga, Budapeszt, Bratysława, Warszawa, my jesteśmy sami, no a to, że Orban odwrócił się też plecami do nas, to jest to chyba bardziej symbolicznego momentu na fiasko polityki zagranicznej PiS-u i Kaczyńskiego nie będzie. Czy naprawdę wierzy pan, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii? Mateusz Burzyński. Ja powiem krótko i powtórzę to, co mówię od wielu, wielu dni. Nie, ja w to nie wierzę, ja to wiem. Czy oni wyprowadzą Polskę z Unii? To jest pytanie. To jest pytanie i zadanie dla nas, żeby tego nie mogli zrobić. Ale jeśli pytacie mnie serio, czy oni chcą to zrobić, to ja serio odpowiadam tak. Oni źle się czują w Unii Europejskiej. Oni chcą Polski poza Unią Europejską. I ja to wiem. To nie jest kwestia wiary, tylko kwestia wiedzy.
Mateusz Burzyński ponownie. Czy będzie znowu lockdown? Ja ponad miesiąc temu zaproponowałem współpracę temu rządowi. W jakim sensie w imieniu opozycji, no w imieniu Platformy, ale jestem przekonany, że każdy w Polsce jest gotów wesprzeć polski rząd w jakiejś sensownej walce z pandemią, szczególnie jeśli ma po swojej stronie też rekomendacje lekarzy, Rady Medycznej przy premierze, etc. Znowu kolejny miesiąc został zmarnowany. Jeśli w jakimś regionie, w jakimś województwie, powiecie, czy w Polsce będzie lockdown, cała odpowiedzialność za to spada na rząd. To jest nie tylko fiasko akcji szczepień w wielu regionach Polski. Ta dwuznaczna rola i prezydenta, i niektórych pisowskich polityków, jeśli chodzi o szczepienia. Ale to jest na przykład przecież idiotyczny, niewybaczalny konflikt z całym środowiskiem medycznym w samym środku pandemii, u progu tej kolejnej fali, która może być równie dramatyczna jak te poprzednie. Dzisiaj statystyka jest naprawdę, no, jest czymś niewybaczalnym. No bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w ostatnich 12 miesiącach umarło prawie dwa razy więcej Polaków niż się urodziło. Znaczy tak dramatycznej dysproporcji w naszej historii powojennej nie mieliśmy. Urodziło się trochę ponad 300 tysięcy nowych Polaków i zmarło ponad 500 tysięcy. Nawet to jakoś nie jest w stanie zmusić tego rządu do normalnych działań, do pełnej współpracy ze wszystkimi, którzy są gotowi pomóc i do podjęcia naprawdę skutecznych działań. Także mam nadzieję, że lockdownu nie będzie, ale pamiętajcie, trzeba ich będzie rozliczyć, jeśli przez swoją nieudolność doprowadzili po raz kolejny do takiej zapaści. Co pan zrobił z tym krzyżem, co był kiedyś u pana na stole, w domu? Patrycja Rzeszów 12. Znaczy, krzyż tam, gdzie był, tam jest. Znaczy, w moim życiu nic się nie zmieniło. Znaczy, to wielu biskupów pokazało, że Kościół się bardzo zmienił, ten instytucjonalny. Ja naprawdę nie chcę żadnej wojny religijnej. Ja jestem absolutnie o tym przekonany, że dla wierzących i niewierzących mądry, dobry Kościół może spełniać pozytywną rolę. I wiem dobrze, że zarówno niewierzący, jak i wierzący Polacy w swojej przewadze bardzo cierpią, widząc upadek instytucjonalnego Kościoła, upadek wielu biskupów i tę dwuznaczną, naprawdę dość paskudną w skutkach i formach, w ścisłą współpracę złej władzy i coraz bardziej nadpsutej hierarchii kościelnej. Więc to burzy moją krew, ale nie jestem tutaj sam. Natomiast to nie ma nic wspólnego z obecnością krzyża w moim domu. To nie jest przestrzeń publiczna, bo tutaj, jak wiecie, uważam, że państwo powinno być świeckie. Ale u mnie w domu krzyż będzie wisiał. Dlaczego? No to jest takie pytanie bardzo filozoficzne. Bayern, Polska 9. Dlaczego to wszystko się stało? No to nie jest na ten czat chyba. Wszyscy się zastanówmy, dlaczego to wszystko się stało. I co zrobić, żeby się odstało. To już ostatnie chyba na dzisiaj. Przepraszam, bo to... Dlaczego nie ma kociego jedzenia o smaku myszy? Przepraszam, znaczy ja nie czuję się kompetentny, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to pewnie od kotów jest prezes. Ja jestem bardziej od psów, więc pozwólcie, że nie będę tutaj szukał odpowiedzi na to, no, bardzo oryginalne pytanie. No, przepraszam, że się skończył, ale akurat tak wypadło. Pokazują mi koledzy, że już czas kończyć. Będę do waszej dyspozycji w tej formie na pewno w październiku, ale zobaczymy się na pewno dużo, dużo wcześniej w innych mediach i bezpośrednio. Do widzenia.